ginekologia jest dziedziną medycyny, która olbrzymie możliwości daje rozwoju lekarzowi. Jeżeli ktoś chce operować wielką operatywę, ma takie możliwości. Jeżeli małe operacje, też ma takie możliwości. Może pójść w endokrynologię, może po prostu pracować w przychodni. A mi się jeszcze przydarzyło to, że mogę pracować w niepłodności i jest to fantastyczna działka, która naprawdę daje olbrzymie możliwości. Ja swoją pracę bardzo lubię. Gdybym miała zaczynać wszystko od początku, myślę, że niewiele bym zmieniła. Jestem zafascynowana swoją pracą, bardzo lubię pracę z pacjentami, taki bezpośredni kontakt. Ja wiele lat pracowałam w szpitalu, praca w szpitalu bardzo, bardzo rozwija. To wymaga się, żeby lekarz się bardzo dużo szkolił. Praca w zespole też motywuje do rozwoju. W przychodni już nie tak bardzo, natomiast ta przychodnia jest specyficzna. Tutaj też naciskają bardzo na rozwój, zresztą ta dziedzina medycyny bardzo się dynamicznie rozwija i trzeba się szkolić. W wolnych chwilach piszę książki beletrystyczne, wydałam 3 książki i ja myślę, że to w jakiś sposób poszerza moją wiedzę na temat kobiet. To, że opisuję kobiety w moich książkach, myślę, że zwiększa moje poczucie możliwości pracy z kobietami.